Rafał jedzie na rowerze z domu do stacji kolejowej ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Następnie wsiada do pociągu i jedzie do miasta ze średnią prędkością 90 km na godzinę. Całkowity dystans, jaki pokonuje, to 50 km, a podróż zabiera mu 1 godzinę. Jaką odległość pokonuje Rafał pociągiem? Może zacznijmy od rysunku. To jest droga Rafała. Tu jest jego dom. Tu jest stacja kolejowa. A tu jest miasto. Więc to jest droga, jaką pokonuje Rafał na rowerze. Oznaczmy ją może przez S z literką R, jak rower. A to jest droga pociągiem, więc oznaczmy ją przez S z literką P. No i jeszcze znamy prędkość Rafała na rowerze i średnią prędkość pociągu. Czyli może tak, VR, wypiszmy sobie. To jest średnia prędkość Rafała na rowerze i to jest 15 km na godzinę. I prędkość pociągu średnia to jest 90 km na godzinę. No i naszym celem jest obliczenie, jaką odległość pokonuje Rafał pociągiem. Więc co wiemy na początku? No na początku wiemy, że razem pokonuje 50 km, czyli droga rowerowa plus droga pociągiem w sumie daje nam 50. Następna informacja, jaką mamy, to całkowity czas podróży. No więc całkowity czas podróży składa się oczywiście z czasu podróży rowerem i czasu podróży pociągiem. Tych czasów nie mamy podanych, ale możemy je powiązać z drogą i prędkością. No więc może teraz tutaj na boku przypomnimy sobie, jaki jest związek prędkości z drogą. Czyli prędkość średnia w jakimś ruchu jest równa droga podzielona przez czas tego ruchu. No, mnożąc przez czas mamy taki wzór, że czas ruchu razy prędkość średnia to jest droga. Z kolei teraz dzieląc przez prędkość otrzymujemy związek między czasem, że czas to jest droga podzielona przez prędkość średnią. To jest przypomnienie. I wracamy teraz do naszego zadania, czyli czas jazdy rowerem, to jest droga jazdy rowerem, czyli SR, podzielona przez prędkość jazdy rowerem, czyli przez 15. Natomiast czas jazdy pociągiem, to jest droga jazdy pociągiem, podzielona przez prędkość, czyli przez 90. I wiemy, że w sumie to jest 1 godzina. I to w ten sposób otrzymaliśmy układ równań. Mamy dwa równania na dwie niewiadome SR i SP. Więc naszym celem jest obliczenie SP. Wobec tego może zacznijmy od pomnożenia drugiego równania przez minus 15. Czyli powiedzmy, że pomnożymy sobie, robimy tak, aby
wyeliminować metodą dodawania równań stronami, wyeliminować SR. Zaraz zobaczymy. W ten sposób. Drugie równanie będzie takie. No 15 razy 15 to jest, czyli będzie minus SR minus 15 dziewięćdziesiątych SP równa się minus 15. Przeciągnijmy kawałek. No i przepiszmy jeszcze pierwsze równanie, prawda? Pierwsze równanie jest SR plus SP równa się 50. I widzimy, że teraz, jeżeli dodamy te równania stronami, SR nam zniknie. Czyli zostanie nam po lewej stronie minus 15 dziewięćdziesiątych SP plus SP równa się minus 15 plus 50, czyli 35. Może pomnóżmy jeszcze przez 90, żeby się pozbyć tych ułamków. W ten sposób otrzymamy tak. Minus 15 razy 90 to zostanie nam minus 15 SP plus 90 SP równa się, to może nie mnóżmy, zostawmy w takiej postaci iloczynowej, 35 razy 90. Teraz minus 15 plus 90 to jest 75, czyli tutaj zostaje nam 75 SP równa się 35 razy 90. Czyli może tu kontynuujmy. Musimy podzielić obie strony przez 75 i wtedy dostajemy, że droga, jaką Rafał pokonuje pociągiem, jest równa SP, czyli 35 razy 90 podzielić przez 75. No więc tak, możemy podzielić przez 5. 75 podzielić przez 5 to jest 15. I 35 podzielić przez 5 to jest 7. Czyli SP równa się 7 razy 90 przez 15. Ale 90 przez 15 się dzieli i to jest 6, czyli tu mamy 6, czyli SP równa się 7 razy 6, czyli 42 km. Czyli droga, którą Rafał pokonuje pociągiem, wynosi 42 km. Wobec tego droga, prawda, z tego równania, droga, którą Rafał pokonuje rowerem, no, o którą nas nie pytano, ale możemy łatwo policzyć, to jest 50 minus 42, czyli 8 km.